Ja nazywam się Kasia Marciniuk. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem informatyki, ale w swoim zawodzie nie przepracowałam ani jednej godziny. I mając 19 lat, ma się w głowie różne wizje, różne plany, różne pomysły i wydawało mi się wtedy, że studia informatyczne będą dla mnie czymś super. I miałam rację, tak mi się wydawało, dlatego że na trzecim roku studiów zdałam sobie sprawę, że ja chyba jednak nie chcę tego robić. Że to nie dla mnie, nie czułam tego, pomimo że wcześniej pasjonowałam, mam taka praca przy komputerze i tak dalej. Ale jak widziałam, jak moi znajomi przekładają różne zajęcia specjalnie, żeby sobie wyrobić te 160 godzin w miesiącu, żeby właśnie je tak naprawdę odbębnić, bo jak ja się ich pytałam, co oni robią w tej pracy, to zawsze słyszałam, no nic, no czekam, aż będzie 16. Więc ja stwierdziłam, że ja tak nie chcę, że nie chcę przez 50 lat pracować po 8 godzin dziennie. I wtedy podjęłam taką decyzję właśnie na studiach, że zajmę się network marketingiem, chociaż nie miałam nigdy wcześniej styczności z tą branżą, nigdy nie miałam pojęcia, jak to będzie wyglądać, czy w ogóle sobie poradzę, ale stwierdziłam, że do stracenia nie mam tak naprawdę nic, a do zyskania mam wiele. I zaczęłam właśnie wtedy działać z Oriflame biznesowo. I ja właściwie w Oriflame można powiedzieć, że jestem teraz już pół swojego życia i chcę wam właśnie powiedzieć takie trzy razy dlaczego. Dlaczego ja akurat wybrałam tę firmę na mojego partnera biznesowego? Dlaczego w ogóle działam w modelu, jakim jest network marketing? I dlaczego w ogóle ja robię to, co robię? I dlaczego network marketing? Dlatego, że to jest taka forma biznesu, gdzie możemy pracować kiedy chcemy, jak chcemy, gdzie chcemy, z kim chcemy. To jest dla mnie niesamowita wolność, że mogę wstać, spojrzeć w lustro i powiedzieć do siebie cześć szefie. I nie wiem, czy znacie to takie uczucie, kiedy budzicie się w poniedziałek rano i wiecie, że nie musicie iść do tej pracy. Ja nie. A ja tak. Zawsze możesz być po tej stronie. Dlatego właśnie taka forma dla mnie była lepsza niż praca na etat. I druga ważna rzecz to jest to, że to jest brak inwestycji, brak żadnego ryzyka. To jest najwyższa forma marketingu, dlatego że tutaj nie jest możliwe żadne bankructwo. Tutaj nic nie można stracić, bo my nic nie ryzykujemy. Nie musimy zatrudniać pracowników, nie musimy wynajmować magazynów, nie musimy magazynować towaru. Nic tak naprawdę nie musimy. Wszystko tak naprawdę możemy. I trzecie dlaczego, to dlatego, że tutaj można osiągnąć prawdziwą wolność finansową. Tutaj można zbudować dochód pasywny. To był taki mój główny powód, dla którego ja postanowiłam zaangażować się w tę branżę, czyli że za raz dobrze wykonaną pracę można otrzymywać pieniądze do końca życia. Coś takiego jest niemożliwe do wypracowania na etacie, bo tam zarabiamy pieniądze tylko i wyłącznie za nasz poświęcony czas i kiedy nas w tej pracy nie ma, to my tych pieniędzy nie dostajemy. I dlaczego właśnie Oriflame? Dlatego, że jest to branża beauty and wellness. To jest bardzo ważne, dlatego że to są produkty, które odpowiadają na potrzeby ludzi. To są bardzo dochodowe, bardzo rozwojowe i przyszłościowe branże, bo chyba zgodzicie się ze mną, że za 10 lat ludzie będą dalej chcieli być piękni, młodzi i zdrowi. Więc my wpasowujemy się w te trendy i w ofercie mamy ponad 1000 produktów, więc każdy znajdzie coś dla siebie. To są produkty takiego codziennego użytku, więc takie, których każdy może korzystać. Są firmy, które działają w branży network marketingu i mają takie produkty, które są długo zużywalne. I teraz pomyślcie sobie, jeżeli kupiliście na przykład 10 lat temu jakieś garnki, odkurzacze i tak dalej, to jeżeli po 10 latach wam się ten sprzęt zepsuje, to czy pamiętacie, gdzie 10 lat temu to kupiliście? Jaki to był sklep, ile to kosztowało i czy znowu kupicie ten sam produkt? Natomiast tutaj mamy środki higieny osobistej, więc jeżeli nam się to skończy, to kupujemy to znowu. Jeżeli nam się spodoba szampon do włosów, no to jeżeli on się skończy, no to kupujemy go dalej, a nie nagle stwierdzimy, że ogolimy się na łyso i dzisiaj już nie będziemy mieć włosów. Sorry, Waldek, nie? Ale po prostu jeżeli nam się podobają produkty, to po prostu jak się skończą, to kupujemy je właśnie dalej. I to są też takie produkty, gdzie my nie musimy tak naprawdę jakichś super szkoleń przechodzić, nie musimy w ludziach wzbudzić potrzeby posiadania tych produktów, bo każdy chyba wie, jak działa mydło i nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak tego używać. Więc jest to bardzo prosty produkt, taki, który trafia do ludzi.
I drugie, co jest ważne, to jest topowa firma. To jest firma, która jest numerem jeden wśród networkowych firm w Europie. Jest to pierwsza firma, która weszła na rynek polski w 1991 roku właśnie na zasadach network marketingu i do dziś jest numerem jeden, właśnie jeśli chodzi o Europę, o takie firmy. I jest to top 10 rynku kosmetycznego w Polsce, top 30 rynku beauty na świecie. Jest to marka znana, lubiana, a ludzie lubią ufać czemuś, co jest długo na rynku i co jest znane. I trzecia ważna rzecz to to, że tutaj mamy wysoką jakość i ogromne doświadczenie. Oriflame ma własne centra badawcze, ma własne fabryki, ma własnych naukowców, patenty, testy kliniczne. Za tym stoją niesamowici ludzie, lata doświadczeń, ponad 50 lat doświadczeń w produkcji kosmetyków. Są firmy network marketingu, które nie są producentem swoich produktów, tylko i wyłącznie dystrybutorem. Więc jeżeli będzie taka sytuacja, że nagle firma wycofa się ze współpracy, to firma zostaje bez produktu. A my tutaj mamy firmę, która jest bardzo stabilna i to jest bardzo ważne. I dlaczego ja to w ogóle robię? Pierwsza taka ważna rzecz, dla mnie chyba najważniejsza tutaj, to jest możliwość spełniania marzeń. Możliwość spełniania marzeń tych szybciej, niż jakbym pracowała w inny sposób. I za pierwsze zarobione pieniądze w Oriflame kupiłam sobie wycieczkę za granicę. To był mój pierwszy wyjazd za granicę. Ja wtedy totalnie zakochałam się właśnie w podróżowaniu. I dla mnie to jest coś wyjątkowego, że ja nie mam tutaj szefa, nie muszę nikogo prosić o urlop, tylko mogę sobie wyjechać kiedy chcę. Mogę podróżować z moimi partnerami w biznesie. I wyobraźcie sobie to uczucie, kiedy w Polsce jest minus 20, a wy czujecie gorący piasek pod stopami i podziwiacie zachód słońca na karaibskiej plaży w pierwszy dzień nowego roku. Ja spędziłam na Dominikanie miesiąc czasu, wróciłam z Dominikany, poleciałam od razu do Maroko, później byłam w Dubaju i tak dalej. I gdyby nie ta praca, to bym nie mogła sobie pozwolić na właśnie na taki styl życia. I druga ważna rzecz to jest to, że tutaj jesteśmy mega docenieni, że każdy mały sukces jest celebrowany i osoby, które do nas przychodzą do zespołu, to właśnie mega zauważają to, że każdy taki drobny sukces jest zauważony. I to też tutaj jest obecne, bo osoby, które osiągnęły 8%, 12% wychodziły na scenę i te sukcesy są celebrowane cały czas. Tytuł dyrektora spowoduje, że czerwony dywan będzie przed wami rozwijany przez rok czasu. U nas w zespole Angelika zrobiła tytuł, mieszkając setki kilometrów ode mnie, pracując z nami online. Ja tą dziewczynę widziałam 3 razy w życiu. Na gali biznesu, na szkoleniu wyjazdowym i na KOS, gdzie tam też świętowaliśmy jej sukces, jej tytuł dyrektora. Świętowała go wczoraj na konferencji w Opolu, za tydzień z naszym zespołem na seminarium we Wrocławiu, no i za ponad miesiąc na gali biznesu w Katowicach. Więc za jeden tytuł tyle wyróżnień. I jeżeli jesteście ambitni i czujecie, że w swojej pracy nie jesteście docenieni, że zarabiacie za mało, a nieadekwatnie do swoich kompetencji, to tutaj właśnie możecie się spełnić. I trzecia ważna rzecz to są ludzie. To są niesamowite kontakty, fantastyczne znajomości. Gdyby nie ta firma, ja bym nie poznała wielu osób, które dzisiaj to nie tylko są moi partnerzy. To są nasi przyjaciele, to jest moja druga rodzina, bo my nie tylko ze sobą pracujemy, my ze sobą przeżywamy wiele rzeczy. My chodzimy wspólnie na imprezy rodzinne, na wesela, na śluby, świętujemy narodziny dzieci, urodziny. Po prostu czujemy się tutaj dobrze i ludzie są dla nas naprawdę ogromną wartością. No i teraz, czy ja się do tego nadaję? Czy są tutaj takie osoby, które już podjęły współpracę i na samym początku właśnie stanęły przed lustrem albo w głowie im się zrodziła taka myśl, czy ja się do tego nadaję? Czy są takie osoby, które tak myślały? Są. Ja też taką osobą byłam i być może tutaj też są takie osoby, bo wstały osoby, które są po raz pierwszy na konferencji, być może jeszcze z nami nie współpracujecie i być może właśnie zadajecie sobie to pytanie. Czy to dla mnie, czy ja się do tego nadaję? I najczęściej ludzie tak mówią, chociaż nawet nie spróbowali. A jeżeli nie spróbujemy, to nie dowiemy się, jak jest, bo jeżeli tylko będziemy obserwować, no to nie nauczymy się tego. Biznes to jest taka dziedzina praktyczna. I ja uważam, że zamiast pytać siebie, czy ja się do tego nadaję, to lepiej zapytać siebie, czy ja chcę się do tego nadawać. Bo jeżeli chcesz się do tego nadawać, to ja gwarantuję, że tutaj wszystkiego możesz się nauczyć.
bo osoby z różnych środowisk, bez doświadczenia, osiągają tutaj sukcesy, więc jest to możliwe, tylko trzeba po prostu chcieć. No i niektórzy powiedzą, a bo tobie to się udało. Patrzą sobie na mnie i sobie myślą, że ja się urodziłam w garniturze, na chrzest, moja mama mnie tam od razu powsikała Jordani Gold Essensa i w ogóle to wszystko otrzymałam w gratisie. Że ja w ogóle sprzątam, tak wyglądam i tak dalej, i tak dalej. Ale to tak nie jest. I ja uważam, że w życiu nic się nie udało. I mówiąc, nie udało mi się, to zwalamy winę na los. Za nasze niepowodzenia to jest wina losu. Natomiast jeżeli mówimy, że coś nam się udało, to my sobie nie przypisujemy sprawstwa. A tutaj nic się nie udaje. Wszystko można wypracować, ale uważam, że jedna rzecz tutaj mi się udała, bo kiedyś ktoś o mnie pomyślał i zaprosił mnie tutaj. Więc to mi się po prostu udało. A całą resztę trzeba wypracować. No i strefa komfortu. Żeby w ogóle osiągać sukcesy, to trzeba wyjść z tej strefy komfortu. I to jest taka rzecz, w której my lubimy być, bo jest tam wygodnie, bo jest tam bezpiecznie. I ludzie z reguły boją się doświadczać, boją się wychodzić z tej strefy komfortu. I czasami po prostu wybierają takie bezpieczeństwo, ale nie wiedzą, że to bezpieczeństwo jest bardzo pozorne, bo w momencie, kiedy tracą pracę, którą mieli zawsze, to nagle zatrzymuje im się oddech, tak jakby ktoś im zakręcił dopływ tlenu, dlatego że nie mieli żadnej alternatywy. Nie mieli żadnego innego źródła dochodu, wierzyli w coś, co myśleli, że będzie na zawsze. I teraz nagle trzeba wyjść z tej strefy komfortu, pokonać swoje słabości, pokonać lęki. I odwaga to jest działanie pomimo strachu. Ja wiele rzeczy robię, pomimo że się boję, bo wiem, że są to pewne ograniczenia, które utrudniają mi życie. I jeżeli ja chcę żyć łatwiej, to po prostu muszę wyjść z tej strefy komfortu i muszę pokonać te swoje lęki. No i co jest jeszcze ważne, to w życiu są takie rzeczy, które warto i rzeczy, które się opłaca. I nie zawsze to, co warto, się opłaca i nie zawsze to, co się opłaca, warto. To powiedział profesor Bartoszewski i być może nie opłaca się miesiąc siedzieć na Dominikanie, ale warto było. Warto było właśnie pracować na to, żeby właśnie tam spędzić miesiąc. I sukces to jest mieć to, co się chce. Na sukces sobie trzeba zapracować i nie można się tylko i wyłącznie przyglądać innym, jak grają. Trzeba po prostu wyjść na boisko i być tym zawodnikiem, bo to zawodnicy odbierają medale, a nie widzowie. Ja też sukces porównuję do takiego zamawiania w restauracji typu fast food, że kiedy wchodzicie, wybieracie sobie co chcecie, składacie zamówienie, płacicie i dopiero potem otrzymujecie to, co zamówiliście. A wiele ludzi robi odwrotnie. Jeszcze nie zapłaciło swojej ceny, a czekają swojego zamówienia. Czasem dostajemy więcej niż zamówiliśmy, a czasem mniej. No i życie to jest taki właśnie projekt długoterminowy, więc jeżeli widzimy jakieś efekty jakiejś pracy, to my nie widzimy tych wcześniejszych lat pełnych decyzji, pełnych obaw, pełnych czasami lęków, pełnych smutków, czasami radości, jakichś wątpień, tylko i wyłącznie widzimy to, co jest na końcu. I osoby, które mnie prowadziły i nadal prowadzą w biznesie, zawsze powtarzały, że nie będzie łatwo, ale będzie warto. I warto było właśnie poświęcić te kilka lat, żeby mieć dzisiaj takie życie. Warto się zaangażować, warto dać część swojego życia właśnie w coś takiego. Bo jeżeli przez kilka lat będziemy robić to, czego niektórym nie będzie się chciało robić, to przez resztę naszego życia będziemy mogli robić to, czego inni nigdy nie będą mogli robić. I nie chodzi też o kwestie materialne, ale czasami wiedza, którą zdobędziemy, również jest bezcenna. Żeby zacząć działać, to trzeba po prostu podjąć decyzję. Trzeba podjąć taką decyzję. I jak widzimy jakiś biznes, który osiągnął sukces, to znaczy, że ktoś kiedyś tą decyzję podjął. No i ludzi właśnie hamuje podjęcie decyzji. Boją się tego, muszą wszystko przeanalizować, nie podejmują od razu decyzji. Ile razy mieliście takie osoby na spotkaniu, które powiedziały, że muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Tylko, że marzenia nie podejmuje się w głowie,
Marzenia się podejmuje w sercu i właśnie wielkie projekty podejmuje się z pozycji serca, nie z pozycji umysłu. Tam jest tylko wyłącznie czysta kalkulacja. Coś nam się opłaca albo się nie opłaca. Więc podejmijmy decyzję, że chcemy coś robić na poważnie. Weźmy za to pełną odpowiedzialność, zaangażujmy się. Zobaczymy, jakie będą efekty, bo jeżeli nie spróbujemy, to nie dowiemy się, jak jest. Więc życzę wam tego, żebyście podjęli tą decyzję, żebyście byli w gronie tych ludzi, którzy postanowili zrobić coś ze swoim życiem, zaangażować się na maksa, robić to właśnie z pasji i żebyście podjęli właśnie tą decyzję z poziomu właśnie serca. Więc dziękuję.